Jane DeBray. Good day. Strangely, vige no vige roku. Happy New Year. I think it's sort of pidgin Polish. The other Polish word I learned tonight was pernik. Yeah, that's it. Is that right? Oh, honey cake. Oh, this is good. This is really good. We're going to be here a long time. You brought your food? I did. Yes. So make yourselves comfortable. Oh. This is so good. I'm glad you like it. Whoops. That's it. So good to be with you tonight. Tak wspaniale być z wami dzisiaj wieczorem. Monday morning at 7 a.m. I left Geneva. Poniedziałek rano o godzinie 7 opuściłem Genewę. And have been in airports ever since. I od tego czasu znajduję się na lotniskach cały tydzień. Through America, terrible storm, going standby, didn't think I was going to make it. I am so glad to be here. W Stanach Zjednoczonych, w różnych miastach, dużo sztormów. Bardzo się cieszę, że mogę być z wami tutaj dzisiaj. But I have no idea what time it is, what day it is, when I'm supposed to eat. Ale nie mam pojęcia, która godzina, który dzień. I'm tired, I wake up and I'm speaking Polish. Obudziłem się, jestem zmęczony i mówię po polsku. Yeah. I am just thrilled to be here. Thank you for the invite. Naprawdę cieszę się, że mogę być z wami. Dziękuję bardzo za zaproszenie. As we think together about our true identity, kiedy myślimy o naszej prawdziwej tożsamości, in Christ, in the church, in our greater community, w Chrystusie, w Kościele, w naszym szerszym społeczeństwie. So we'll start with a simple question. Zapytamy, postawię proste pytanie. You can share your answer with the person sitting next to you. Możecie podzielić się odpowiedzią z osobą obok was. When were you born? You don't have to say the year, just the date. What's your birthday? When were you born? Kiedy żeście się urodzili? Chodzi o datę, niekoniecznie o rok. All right, I was born. Ja się urodziłem February 22. 22 lutego. Which is the same birthday as America's first president George Washington. To jest ta sama data, kiedy się urodził pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych Jerzy Washington. So growing up, that was always a holiday, so I didn't have to go to school. Także wzrastając, to był zawsze święto publiczne, dzień bez pracy, nie musiałem chodzić do szkoły. I always thought it was because it was my birthday, but ja uważałem zawsze, to było z powodu moich urodzin. Actually because it was George Washington's birthday. Ale to właściwie powodem były urodziny George Washington. Birthday. Second question. Drugie pytanie. Where were you born? By way of hands, how many of you were born in Poland? Gdzie żeście się urodzili? Podnieście ręce, jak się urodziliście w Polsce. Yeah. Whoa. I was born in Plentywood, Montana. Ja się urodziłem w miejscowości Plentywood w stanie Montana. Current population 2,308. Licząca ludności 2,328 osób. A very small town. Bardzo małe miasto. I think I was born like out in the barn or something. Ja myślę, że urodziłem się gdzieś w jakiejś stodole. But now a little more difficult question, tougher question. Ale teraz troszkę może trudniejsze pytanie. Why? Dlaczego? Were you born? Dlaczego urodziliście się? A birth certificate. I didn't expect you to answer it that quickly. I thought it was a hard question. Ja myślałem, że to jest trudne pytanie. Nie spodziewałem się takiej szybkiej odpowiedzi ogółem. People from Poland maybe a higher intellect. Może z Polski mają wyższy intelekt. A birth certificate says where you were born. Świadectwo urodzenia nam mówi, gdzie żeśmy się urodzili. An alarm clock will tell you when to get up. Nasz alarm rano mówi nam, kiedy mamy wstać. But it won't tell you why to get out of bed. Ale nie mówi wam, dlaczego macie wstać z łóżka. Why were you born? Dlaczego żeście się urodzili? Who are you? Kim jesteście? If people were to identify you, how would they do that?
Jeśli ludzie mieliby was poznać, w jaki sposób by to zrobili? What is your true identity? Jaka jest wasza prawdziwa tożsamość? Spiritually speaking, who are you? Duchowo mówiąc, kim What's jesteście? Your identity? Jaka jest wasza tożsamość? It's interesting in scripture there are stories of people who are identified as sinners. Ciekawe, że w Biblii mamy historie opisane o ludziach, którzy byli rozpoznawani jako grzesznicy. You remember the story of Zacchaeus. Pamiętacie historię Zacheusza? When Jesus comes to Jericho, he sees Zacchaeus and says, I am going to your house. Kiedy Jezus wchodzi do Jerycha, zauważa Zacheusza i mówi mu, ja chcę iść do twojego domu. And the people start grumbling, he has gone to be with a quote known sinner. That was Zacchaeus's identity. A ludzie zaczęli narzekać, że on idzie do domu grzesznika. Ludzie uważali go, znali go jako grzesznika. Which is my identity? Co jest również i moją tożsamością? It is your identity. To jest wasza tożsamość? It is human identity. All have sinned. We are all sinners. To jest całej ludzkości tożsamość, gdyż wszyscy żeśmy zgrzeszyli. It is the identity of the woman that we want to study together tonight. To jest tożsamość niewiasty, o której chcemy dzisiaj coś studiować. Her story is found in John chapter 8, if you want to turn there in your Bible. Historia jest napisana w Ewangelii Jana w rozdziale 8. Jak chcecie śledzić to w piśmie. She is identified by her sin. She was caught in her sin and identified as an adulterer. Ona jest rozpoznana jako przez swój czyn, to co czyniła, jako grzesznik, osoba grzesznik, została przyłapana na cudzołóstwie. So let's work our way through the story, shall we? Przejdźmy przez tą historię. The teachers of the law and the Pharisees brought in a woman caught in the act of adultery. Potem uczniowie w piśmie i faryzeuszowie przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. They made her stand before the group and said to Jesus, "Teacher, this woman was caught in the act of adultery." Postawili ją w pośrodku i rzekli do niego, nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie. Now, in the law, Moses commands us to stone such a woman. A Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować. They were right. Oni mieli rację. Reading from the Mishnah, which is the Jewish codified law, czytając z zakonu żydowskiego wtedy, it says this. Jest napisane, if a man is caught in the act of adultery, jeśli mężczyznę przyłapią na uczynku cudzołóstwa, he is to be enclosed in dung up to his knees. Mają go postawić w łajnie aż po kolana. That's I was right. afraid that was hard to translate. I'm just reading from the Jewish law. I had a choice of a few words. I don't know which one to use. I figured you did. Okay. And a soft towel set in a rough towel is to be placed around his neck. I potem szyja ma być owinięta ręcznikami i miękkim i szorstkim. In order that no mark be made for the punishment is God's punishment. Ażby nie było znaku po karze, gdyż kara to jest kara od Pana. Then one man draws in one direction and another in the other direction until he be dead. A potem jeden mężczyzna ciągnie w jedną stronę, a drugi w drugą stronę, aż straci życie, przestanie oddychać. So according to Jewish law, także według prawa żydowskiego, if a man is caught in the act of adultery, jeśli mężczyznę przyłapią na uczynku cudzołóstwa, he is to be strangled to death with a rope. Mają go udusić przez sznur, liną. Then if a woman is caught in adultery, according to the Mishnah, a według Miszny, według zakonu żydowskiego, jeśli kobietę przyłapią na cudzołóstwie, they are ordered to stone her to death. Mają ją ukamienować aż na śmierć. So they're right when they say to Jesus, what do you want us to do? This is what the law tells us to do. Także mają rację, kiedy mówią Jezusowi, co chcesz, abyśmy czynili? Tak jest napisane w prawie. Now what do you say? Co mówisz więc? They were using this question as a trap in order to have a basis for accusing him. A to mówili kusząc go, by mieć powód do oskarżenia go. Because no matter what Jesus says here, niezależnie od tego, co Jezus powie, they finally have this preacher. W końcu uda im się go złapać. If he says stone her, jeśli powie ukamienować ją, he's going against the Roman law. He can't do that. To będzie rozkazywał przeciwko prawu rzymskiemu, gdyż on nie ma prawa do tego. If Jesus says, don't stone her, he's going against the Jewish law. He absolutely can't say that. A jeśli powie, nie ukamienujcie jej, to wtedy rozkazuje przeciwko prawu żydowskiemu. At last,
They got this guy. W końcu, nareszcie uda im się go przyłapać. But, ale Jesus bent down and started to write on the ground with his finger. A Jezus, schyliwszy się, zapisał po ziemi. And when they kept on questioning him, he straightened up and said to them. A gdy go przestali pytać, podniósł się i rzekł do nich. If any of you is without sin, jeśli któryś z was jest bez grzechu, let him be the first to throw a stone at her. Niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. I have to tell you, when I first discovered this beautiful verse in scripture. Ja kiedy pierwszy raz zauważyłem ten piękny tekst w piśmie. It's my favorite verse in all of the Bible. To jest mój najbardziej ulubiony tekst całej Biblii. Going back to when I was in high school. Cofając się w latach, kiedy byłem w high school, w szkole średniej. I went to a boarding academy. Uczęszczałem do akademii, gdzie byłem uczniem przyjezdnym. In a very small town of Newmarket, Virginia. W małej miejscowości Newmark w stanie Virginia. It's an Adventist academy. To jest akademia adwentowa. Night before home leave. I dzień wcześniej, jeden wieczór przed tym, przed kiedy miałem odjechać, wrócić do domu. The word got out, there was going to be a big party up in Jim and Kevin's room. A rozeszła się wiadomość, że ma być duża partia w pokoju jednego z chłopców. So after the lights went out, I snuck up to the third floor. Także kiedy wygaszono światło, udałem się do jego pokoju. Walked into their dorm room. Weszłem do tego pokoju. To discover they had transformed the room into a candlelit casino. Zauważając, że oni przemeblowali ten cały pokój po prostu tak jak kasino z pełno świeczkami. The agenda that night was penny poker. I na agendzie był gra w pokera za penny. Not condoning the behavior, I'm just telling you a story. Ja całkowicie w żaden sposób nie popieram tego zachowania, tylko opowiadam wam historię. I had never played poker before. Ja nigdy przedtem nie grałem w pokera. I guess that's why Adventist parents spend thousands of dollars to send their kids to academies to learn some of these life skills. Wydaje mi się, że dlatego adwentyści rodzice wydają tysiące dolarów, przekazywać dzieci do takich szkół naszych adwentowych, żeby się nauczyły. Call it luck, call it fate, call it whatever you want. By 3 o'clock in the morning, I had a mountain of money sitting in front of me. Czy to było szczęście, czy taki los był? Około godziny 3 nad ranem miałem całą plikę pieniędzy przed sobą. I still remember wondering at the time if God wanted me to pay tithe on my windfall. Wtedy się w dalszym ciągu myślałem na tym, czy Pan Bóg chce, żebym oddał dziesięcinę z tych pieniędzy. Well, by 3 o'clock in the morning, we're really getting hungry. Ale o 3 rano zaczęliśmy wszyscy być głodni. Of course, the town was too small. We couldn't go to get something to eat at a restaurant. A miasto było za małe, żebyśmy o tej porze mogli gdzieś iść do restauracji i coś jeść. We had to be a little more creative. Musieliśmy być bardziej, troszkę więcej kreatywni. Someone suggested, let's raid the cafeteria. Ktoś powiedział, zróbmy napad na kafeterię. So we snuck across campus. Takżeśmy po cichu udali się przez cały ten kampus szkolny. A few guys let themselves in through the window. A paru chłopców weszło tam przez okno. When they got inside, they heard the strangest sound. Ale kiedy weszli do środka, usłyszeli bardzo dziwny dźwięk. Coming from somewhere in the pantry. Gdzieś tam w spiżarce. I don't know, I'll know that in Polish. Yeah, I'm speaking Polish. That's in my okay, snoring. Yeah. Looking around the corner, i patrząc za rogu, there sleeps the vice principal of the school. Tam śpi wicekierownik szkoły. Mr. Strickland. Mr. Strickland. He was sick and tired of kids breaking into the cafeteria and was determined to catch them. On już miał dosyć tego, że się studenci włamywali do kafeterii i chciał, żeby ich kogoś złapać. Problem was, this was not his spiritual gift. Ale to nie był jego dar duchowy. He was much too heavy of a sleeper to pull off this sting. On za bardzo ciężki miał sen, żeby mu się udało kogokolwiek złapać. So while he slept, they passed food right over his nose. Kiedy on tak więc spał, oni podawali żywność tuż ponad jego nosem. Blew him a kiss good night. Dmuchnęli mu pocałunek na dobranoc. Got back to the dorm. Poszli z powrotem do swojego pokoju. Man, did we have a great feast. I naprawdę mieliśmy wspaniałą ucztę.
A few years ago I ran into Mr. Strickland. Parę lat później spotkałem się z Mr. Strickland. I asked him, "You remember when?" Oh, he remembered. I powiedziałem, pamiętasz to? A on mówi, tak, tak, pamiętam. He said, "You can tell that story all you want if you like." On powiedział, możecie to powtarzać tyle razy, ile chcecie. He said, "You can even use my name." Nawet możecie używać moje nazwisko. Then he said, "By the way, Hafner." Ale powiedział, a mimo wszystko, Hafner. You realize, don't you, if you boys had just kept your mouth shut, you would have never been caught. Jeśli byście tylko po tym ocichu siedzieli po cichu po tym, to by was nigdy nie złapano. Which I'm sure is true. Jestem pewny, że to jest prawdą. But come on, a story that good? Ale historia taka dobra? You don't keep it to yourself. Nie możesz tego dla siebie zatrzymać. We told a few kids who told a few other kids. Powiedzieliśmy to paru innym chłopcom, którzy powiedzieli innym chłopcom. Next thing we knew, we were all sitting outside of the principal's office. Następnie siedzieliśmy wszyscy przed pokojem kierownika. Waiting our turn to go in one by one. Czekając w kolejce, żeby iść tam jeden po drugim. Before the disciplinary committee. Przed komitet dyscyplinarny. I went in, and Kevin went in, Jim went in. Ja poszłem, Kevin wszedł, Jim poszedł. Last person to go into the committee was Jeff. Ostatni chłopiec tam poszedł, nazywał się Jeff. After he shared his rendition of the story. Kiedy on podzielił się swoją wersją tego opowiadania. The principal leaned on his big mahogany desk. Kierownik oparł się na jego wielkim drewnianym biurku. Peering over his glasses, he growled. On patrzał ponad swoje okulary i zawarczał. Is there anything else, young man, that you want to say to us before we punish the whole lot of you? Czy jest jeszcze coś innego, młody człowieku, który chcesz nam powiedzieć, zanim skażę was wszystkich? And it was in that moment. I w tej chwili. That Jeff quoted John chapter 8, verse 7. On zaczął cytować Ewangelia Jana, 8 rozdział i 7 wiersz. Let he who is without sin, niech ten, który jest bez grzechu, cast the first stone. Rzuci pierwszy kamieniem. To this day it's my favorite verse in the whole Bible. Do obecnej chwili to jest mój ulubiony tekst. At this, those who heard began to go away one at a time, the older ones first. A gdy to usłyszeli, wychodzili jeden za drugim, poczynając od najstarszych. I've always been intrigued that John includes that detail in the story. Zawsze mnie ciekawiło to, że Jan zapisał ten detal w tym wierszu. It's the religious leaders, the most mature, who begin to escape first. Najstarsi przywódcy religijni, najbardziej dojrzali, pierwsi wychodzą. These are the paragons of spirituality. To są te główne filary duchowości wtedy. They are the leaders of the church. Kierownicy kościoła. And they are the ones who go away first. Why? Oni wychodzą pierwsi. Dlaczego? Because they know. Oni wiedzą. They know the sin in their own lives. Oni znają grzech w swoim własnym życiu. They know the darkness in their hearts. Znają ciemność w ich sercu. They know their twisted motives. Znają ich wykręcone motywy. They know they're just using this woman. Oni wiedzą, że tylko używają tą niewiastę. They know. Oni znają, wiedzą to. See, it's everybody's identity. To jest tożsamość wszystkich. Not just the woman caught in the act of her sin, nie tylko niewiastę, którą złapano w akcie jej grzechu, but in the religious leaders as well. Ale również w przywódcach religijnych. They know their identity is as sinners. Oni znają swoją tożsamość jako grzesznicy. Now, I know, preachers are not always upfront about this. Ja wiem, że mówcy nigdy nie są zawsze tacy bezpośredni na ten temat. You can pick this up in subtle ways. Możesz to wyłapać w takich różne sposoby. Don't know if it works this way in this country. Nie wiem, czy to pracuje to w ten sposób w tym kraju. But in America, preachers will often say. Ale w Ameryce mówcy często mówią. For example, if they're referencing a television program. Jeśli odnoszą się do programu telewizyjnego. First they'll say something like, "I was just flipping through the channels the other day." Najpierw powiedzą, o tak, przechodziłem przez kanały. And I happened upon this program. I akurat nadarzyło się
ten program się nadarzył. Why would you include that detail? I was just flipping through the channels. Dlaczego wymienić taki detal, że tylko przelatywałem przez kanały? I'll tell you why I always say it. Ja wiem, dlaczego ja to zawsze mówię. I don't want church members thinking I just sit around all day watching TV. Ja nie chcę, żeby członkowie myśleli, że cały dzień tylko siedzę w domu i patrzę w telewizor. So I couch the story. Także ja troszkę to opakowuję tą taką historię. To make it look like I'm in between 36 baptisms and 48 Bible studies, I had 3.6 seconds and I'm just flipping through the channels. Pomiędzy 16 chrztami a 48 lekcjami biblijnymi miałem 3,5 sekundy, żeby zobaczyć coś w telewizji. Even though it's not true. Chociaż to nie jest prawdą. Sometimes I just sit down and watch TV. Nieraz tylko siedzę i patrzę w telewizor. Big bowl of ice cream. Duża miska lodów. I'm not flipping channels at all. Ja nie przeskakuję przez kanały. Not a flattering picture of this preacher. Nie bardzo za przyjemny obraz tego mówcy. But it's the truth. Ale to jest prawda. We'll start here. Our identity, zaczniemy tutaj. Nasza tożsamość. Else, we are all sinners. Jesteśmy wszyscy grzesznikami. The older ones began to walk away first until only Jesus was left. Od najstarszych wychodzili, tylko pozostał Jezus i ta kobieta. I owa kobieta w pośrodku, która stała. Jesus straightened up and asked her, "Woman, where are they?" A Jezus podniósłszy się, rzekł do niej, kobieto, gdzież są ci? Now it's easy to miss this in the translation. Jest łatwo pominąć to w tłumaczeniu. This is a very personal greeting. To jest very personal. Personal greeting, the way he greets this woman. To jest bardzo osobiste uznanie tej kobiety. It's the same way Jesus addresses his mother. Woman, it's like he really knows this woman. Tak samo jak Jezus odnosił się, witał swoją matkę, kobieto. To jest tak, jakby Jezus znał tą kobietę. He loves her. On kocha ją. He knows her. On zna ją. We live in such an impersonal age anymore, don't we? Żyjemy w takiej bardzo nieosobistej erze, można powiedzieć. Even though companies try to make it look like they know you personally. Chociaż może niektóre przedsiębiorstwa chcą pokazać, że ciebie osobiście znają. They understand your unique identity. Oni znają twoją specyficzną tożsamość. But they don't. Ale oni tego nie wiedzą nic. I got a piece of junk mail the other day. Ja dostałem jakąś małą reklamę kiedyś, niedawno. On the outside of the envelope it said, na zewnątrz koperty było napisane, at last, Carl Hafner. Nareszcie, Carl Hafner. A Visa card especially designed for young women just like yourself. Zaprojektowana dla młodych niewiast, takich jak ty właśnie. I don't think they know me that well. Ja nie myślę, że oni mnie tak dobrze znają. They want me to think they know me, but they don't. Oni chcą, żeby ja myślał, że oni mnie znają. Jesus, it's like he knows this unique woman. Ale tutaj Jezus jest tak, jakby znał tą specyficzną, unikalną kobietę. He really understands her true identity. On rozumie jej prawdziwą tożsamość. I love the old story. Ja bardzo lubię tą starą historię. Christian professor. Chrześcijański profesor, who taught in a public university, który uczył w państwowym publicznym uniwersytecie. Every opportunity he got, he tried to share his faith. Każdą sposobność, którą mógł, zawsze chciał dzielić się swoją wiarą. Of course he had to be careful with this. Oczywiście musiał być ostrożny z tym. So one afternoon, pewnego popołudnia, he engages the students in a conversation. On angażuje studentów w rozmowie. He throws the question out there, how do you suppose world leaders would have treated a prostitute had they seen one? On zapytał się, jak byś myślicie, jakby przywódcy na świecie traktowali prostytutkę, kiedy by spotkali ją. So he goes down the list, Mahatma Gandhi. I tak idzie listem, wymienia Mahatma Gandhi. Confucius. Mohammed. Until he gets to the one he really wants to discuss. Aż dochodzi do osoby, którą naprawdę chce dyskutować z nimi. What about Jesus? A co jest jeszcze z Jezusem? How do you suppose Jesus would have treated a woman had he seen a prostitute? Jak my się uważacie, to jakby Jezus ustanowił się do niewiasty, którą by złapał jako akcję prostytucji? Ktoś z tyłu klasy podnosi rękę. Says, sir, we'll never know.
Panie profesorze, my nigdy nie będziemy wiedzieli. I said the professor, I beg to differ. Ale profesor powiedział, ja się chcę z tobą poróżnić. After all, there's a story in the Bible. Jest historia w Biblii. Where Jesus does see a prostitute, referencing John chapter 8, right? Gdzie Jezus spotyka się z prostytutką, tutaj w Ewangelii Jana, 8 rozdział. To which the student replied, na które student odpowiada? Oh, professor, I know that story well. Profesorze, ja znam tą historię dobrze. But do you really think, ale czy naprawdę myślisz, when Jesus saw that woman, kiedy Jezus zobaczył tą niewiastę, he saw a prostitute? Że widział prostytutkę? Oh, heavens, no. Na niebo, no, oczywiście, że nie. He saw a valued child of God. On widział wartościowe dziecko Boże. He knows this woman. On znał tą niewiastę. He loves this woman. On kochał tą kobietę. So he asks her, woman, zapyta where się are they? Kobieto, gdzież są? Has no one condemned you? Czy nikt cię nie potępił? No one, sir, she said. Ona powiedziała, nikt, panie. Then neither do I condemn you. Wtedy rzekł Jezus, ja też cię nie potępiam. Go now. Idź. And leave your life of sin. I pozostaw swoje życie grzechu. Of the many lessons we could extract from a great story like this. Z tych wielu lekcji, które moglibyśmy wyciągnąć z tego wspaniałej, z tej wspaniałej historii. Let me give you just one. Ja bym chciał tylko jedno wam przedstawić. God does not condemn you. Bóg ciebie nie potępia. Rather, he loves you and he invites you to experience a new identity in him. On ciebie kocha i zaprasza cię, abyś przyjął nową tożsamość w nim. God does not condemn you. Bóg ciebie nie potępia. Loves you unconditionally. Kocha cię bezwarunkowo. And he invites you to live a new life. Zaprasza was do nowego życia. Apart from a life of sin. Osobno od życia grzechu. A new life in nowe him. Życie. For God so loved the world. Gdyż Bóg tak kochał świat. He gave his one and only son. Dał swojego jednorodzonego syna. That whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Aby ktokolwiek w nim wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Here is where we find our true identity. Tutaj odnajdujemy naszą prawdziwą, swoją prawdziwą tożsamość. God so loved you. Bóg tak bardzo kochał ciebie. He gave his only son. Dał swojego jednorodzonego syna. To restore the broken relationship, ażeby naprawić te złamane stosunki. So we can live forever with him. That's good news, isn't it? Abyśmy żyli z nim na wieki. Czy to nie jest dobra nowina? See, this is God's heart. To jest serce Boże. More than anything in the world. Więcej niż cokolwiek innego na świecie. He wants to be with you. On chce być z tobą. And in his presence is where we find our true identity. I w jego obecności jest miejsce, gdzie znajdziemy naszą własną tożsamość. Some years ago I was at the airport. Parę lat temu byłem na lotnisku. Had an opportunity to practice my primary spiritual gift of eavesdropping. Miałem sposobność praktykować mój najbardziej ważny dar duchowy, to jest podsłuchiwanie. I only eavesdrop to use sermon illustrations. Ja tylko podsłuchuję, ażeby miał ilustracje do kazań. I was listening in on a conversation between a father and who I guessed to be his 4-5-year-old son. Podsłuchiwałem rozmowy między, przypuszczam, ojcem, a jego 4-letnim może synkiem. The kid was mesmerized by the planes. Ten syn był w podziwie samolotów. Kept saying, oh, daddy, look at that one, that's a big airplane. Powiedział, tato, zobacz na ten, to jest taki wielki samolot. Oh, daddy, look at that one over there, that's even bigger. Zobacz, ty tutaj z tej strony, jest nawet jeszcze większy. Then the kid said to his dad, daddy, a potem powiedział, tato, when I get big, I want to grow up and be an airplane driver. Can I please? Kiedy ja dorosnę, będę wielkim, to chcę być kierowcą samolotów. Czy mogę? Father said, sure, son, you can be a pilot when you grow up. Ojciec powiedział, oczywiście, synu, możesz być pilotem, jak dorośniesz. Read a lot of books. Musisz dużo książek czytać. Oh, I will, daddy, I will. I just want to drive airplanes. Tak, tato, ja będę czytał. Ja tylko chcę kierować, jeździć samolotami. There was a pause. Potem była przerwa.
Then the kid looked up to his dad and I ten syn spojrzał się na ojca i powiedział: Daddy, when you was my age, what did you want to grow up to become? Tato, kiedy ty byłeś w moim wieku, kim chciałeś być, jak dorośniesz? Dad looked down to his boy. Ten tatuś popatrzył na swojego syna. He said, son, powiedział: synku, when I was your age, kiedy ja miałem tyle lat co ty, more than anything in the world, więcej niż cokolwiek innego na świecie, all I ever wanted to do, cokolwiek tylko co bym chciał czynić, I just wanted to grow up to be your daddy. Ja chciałem tylko dorósć, ażeby być twoim ojcem. Has no one condemned you? Has no one? No one. Nikt, sir, the woman says. Czy cię, nikt ciebie nie potępiał? Nikt, panie. Jesus says, neither do I condemn you. Jezus powiedział: ja również cię nie potępiam. God loves us unconditionally and he sent his only son. Bóg nas kocha bezwarunkowo i zesłał swojego jedynego syna. And then John goes on to say, Jezus, Jan dalej pisze: God did not send his son into the world to condemn the world. Bóg nie posłał swojego syna na świat, ażeby potępić świat, but to save the world through him. Ale żeby zbawić ten świat. This is the Father's heart. More than anything in the world, he just wants to be your daddy. To jest serce Boże. On nie chce być nikim innym, tylko twoim ojcem. He does not condemn you, he unconditionally loves you. On nie potępia ciebie, on kocha ciebie bezwarunkowo. And nothing can separate you from that love. I nic nie może was odłączyć od tej miłości. Nothing. Nic. Paul puts it this way in Romans 8. W liście do Rzymian 8 rozdziale Paweł pisze te słowa. Verse 38. Wiersz 38. For I am convinced that neither death nor life. Albowiem jestem pewien, że ani śmierć, ani życie. Neither angels nor demons. Ani aniołowie, ani potęgi niebieskie. Neither the present nor the future. Ani teraźniejszość, ani przyszłość. Nor any powers. Ani moce. Neither height nor depth. Ani wysokość, ani nor głębokość. Anything else in all of creation. Ani żadne inne stworzenie. Will be able to separate us from the love of God. Nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej. That is in Christ Jesus. Który jest w Chrystusie Jezusie. Our Lord. Panu naszym. One more time, let me give you that passage. Jeszcze raz powtórzę wam ten cytat from the KHV, z innego wydania Biblii. Which is the Karl Hafner version. To jest wydanie Karla Hafnera. Jesus loves me. Jezus mnie kocha. This I know. Oto ja wiem. I know this love beyond all qualms and questions. Ja znam tą miłość poza wszystko inne. And nothing can compromise that love. I nic nie może skompromisować tej miłości. Nothing. Nic. Not the grief when cancer claimed my closest friend. Ani ten żal i ból, kiedy rak odbierze mi najlepszego przyjaciela. Not the fatigue when dementia stole my mother's mind. Ani to zmęczenie, kiedy demencja odbiera umysł mojej matki. Not the anger when my spouse betrayed me. Ani ten gniew, kiedy mój małżonek czy małżonka mnie zdradzi. Not my secret sin that chokes me every waking moment. Nie ten grzech mój w sekrecie, który dusi mnie każdego dnia. Neither the mean voice nor the kind voice in my head can mar that love. Ani ten złe głosy, ani delikatne głosy w moim umyśle mogą mnie odłączyć od tej miłości. Nothing in my past. Nic w mojej przeszłości. Nothing today. Nic dzisiaj. Nothing tomorrow. Nic jutro. Not my mismanaged anger. Ani nie moje nieograniczone, mój nieograniczony gniew. Not the compulsive gambling. Ani moje nawyki hazardowe. Not the embezzled funds. Ani pieniądze, które może skradłem. Not the abortion. Ani ta aborcja. Not the felony. Ani te przestępstwa. Not the DUI. Ani te jazdy nothing in all pytym. Of heaven, nothing in all of hell. Nic na całym niebie, nic w całym piekle. Not my lying tongue. Ani mój kłamiący język. Not my lustful eyes. Ani nasze moje pożądliwe oczy. Not my cheating heart. Ani moje oszukujące serce. Not my twisted thoughts. Moje przekręcone myśli. Not my lazy hands. Ani moje leniwe ręce. Nothing can tarnish, undermine, weaken, dull, dent or destroy my confidence. Nic nie może zniszczyć moją pewność.
in Jesus' love. W miłości Jezusa. Jesus loves me. Jezus mnie kocha. This I know. To ja wiem. Now I sing about as well as I speak Polish. Ja śpiewam tak dobrze, jak mówię po polsku. But I just had this idea that maybe we could conclude by singing that children's chorus together. A może zakończymy śpiewając tę zwrotkę tej pieśni dziecięcej. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so.